Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want. Dzień dobry Państwu. Jutro pogoda bez większych zmian. Będzie raczej pochmurno, może przelotnie padać od 14 do 19 stopni, a najwięcej słońca na Śląsku. Czyli patrz, od 14 do 19 stopni. Więcej niż 19, że nie będzie. Czyli nie będzie więcej niż 19, czyli będzie od... Czyli tak, może być i 15 i może być i 16 i 17. I 17. Ale 20 nie będzie. Tak, 20 nie, tak. Bo 20 to jest więcej niż tak, niż to będzie tak, to będzie więcej. Powiemy też o pierwszym w Polsce dostępie jednej z najwybitniejszych orkiestr świata. 21. Niedługo cieszyli się ci, którzy liczyli na wykupienie mieszkania spółdzielczego za 3% jego wartości. Trybunał Konstytucyjny uznał, że obowiązująca od miesiąca ustawa... Czyli zobacz, czyli 3% wartości mieszkania to... To, że to mieszkanie ma więcej wartości. Więcej. Może mieć... Więcej. Nawet 50% swojej wartości. Czyli może tak, czyli może mieć. Czyli może mieć nawet 50% wartości. A tu, że 3, że za, możesz kupić za 3%. Znaczy nie możesz, bo już nie możesz. Tak, 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 już nie. Nie możesz. Mhm. Dwie bomby, karabiny maszynowe i kilkaset sztuk amunicji odkryli policjanci z Centralnego Biura Śledczego w piwnicy jednego z budynków. Mogli to powiedzieć, że 500. Że 500. Strefa rażenia wynosiła ponad 300 metrów. Ale że 300 metrów to powiedzieć. Dobrze, ale dobrze, chociaż to mówię. Jakieś konkrety są. Skontrolowali ponad 200 samochodów. Funkcjonariusze zatrzymali głównie auta na obcych rejestracjach. Czyli jakby nie sprawdzili, to by nie znaleźli, że te auta są z przemytu. A tak sprawdzili. I były z przemytu. A ja patrzę, jakby nie sprawdzili, czy są z przemytu, to by nie wiedzieli. To by ich nie złapali. I by ich nie złapali. A tak to ich złapali. A tak ich złapali. A tak by nie złapali, jakby nie sprawdzili. Tak złapali. Po kilku dniach oddechu powodzie znowu nękają Syberię. Tym razem żywioł pustoszy jej południową część. No i popatrz, i zalało, popatrz. A jakby mogło nie padać, to nie mogli zrobić tak, żeby nie padało. Jakby nie padało, to by nie zalało tej wioski. A tak zalało. Wydał decyzję o ekstradycji na Łotwę Konrada Kalejsa, podejrzanego o zbrodnię ludobójstwa w czasie II wojny światowej. Czyli nie pierwsza i nie trzecia, tylko druga. Czyli ta środkowa. Ta druga wojna światowa. Gorąca atmosfera prób w warszawskim Teatrze Nobilium. Za 2 godziny rozpocznie się charytatywny koncert z cyklu Dzieci Europy. Tak, za 3 godziny. Widzisz, to ten się zacznie, a tamten jeszcze się nie zacznie. Czyli tam się jeszcze nie zacznie. Nierówno zaczną. Nierówno. Ci tutaj zaczną wtedy, a ci zaczną tam wtedy. Nierówno zupełnie. Nie dograli tego. To samo jest w telewizji. Tutaj się zaczyna Teleexpress, a w dwójce już coś trwa. Nie dograli tego zupełnie. Nie w tym samym momencie się... Oczywiście, powinni zatrzymać w dwójce. Powinno to się zgrać, że wszystko się zaczyna na przykład jak o 17, to o 17. A nie, że 17.05. Taki bałagan trochę, jest bałagan. Dzień dobry. Nazywam się porucznik Zuber. Jestem z oddziałów specjalnych. Proszę pana, z przykrością informujemy, że dostaliśmy doniesienie, że w budynku jest bomba. Jedna? Czyli nie, że dwie. Ona tutaj ktoś podłożył, znaczy, że ona może tutaj wybuchnąć, czy jak? To znaczy, że ona może wybuchnąć. To znaczy, że
Że to się wszystko w cholerę zawali. Jak czyli tak, czyli jak zobaczcie, jak ta bomba, co ten pan powiedział, żeby się ewakuować, to on dobrze mówi, żeby się ewakuować. Dobrze, bo jak się ktoś nie ewakuuje, a to się zawali, no to się zawali, bardzo, to... ale ja cię bardzo przepraszam. Ale to ja... jakby zgon na miejscu. No, no, to... Także, że... Who knows how long...